Witaj, tu Adam Dąbowski, witaj w cyklu Zasłyszane w głowie menadżera. Ostatnio rozmawiałem z jednym z dyrektorów, menadżerów firmy, który powiedział: nie chce mi się doceniać ludzi, mnie nikt nie docenia, poza tym gadka szmatka, pierdu pierdu, chwalenie bez przyczyny jest bez sensu, więc nie mam zamiaru tego robić, a jak inni do mnie to mówią, to są często nieszczerzy, więc to jest bez sensu. I ten temat, ta jego wypowiedź uruchomiła długą dyskusję i pracę tak naprawdę doradczo-coachingową nad tym, jak on podchodzi do ludzi. Okazywało się, że on nie chce doceniać, chwalić, zauważać pozytywne rzeczy u ludzi, ponieważ przez wiele lat w świecie zawodowym nigdy on nie był doceniany. W związku z tym stworzył się u niego mechanizm, że nie będzie tego też robił w kierunku innych. Dwa. Interpretował docenianie, chwalenie ludzi jako coś pustego, jako powiedzenie: o, super robota, albo o, jesteś świetny. I faktycznie to jest puste. Nigdy nie zadał sobie pytania pod tytułem: jak mogę docenić drugiego człowieka szczerze, mądrze, w taki sposób, żeby to było spójne i żeby trafiało do tego drugiego człowieka. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jednym z najważniejszych rzeczy, jeśli nie najważniejszą psychologicznie rzeczą dla głowy człowieka, każdego, jest posiadanie poczucia wartości, jest poczucie bycia docenionym przez kogoś i czucie siebie wewnętrznie docenionym. Jeśli tego człowiek nie ma, to jego motywacja i energia leci w dół. Dlatego też, jeśli masz opory przed docenieniem siebie czy kogoś, to na ten tydzień lub na ten miesiąc lub na cały rok jest jeden z kluczowych tematów dla ciebie. Ponieważ jeśli tego nie zrobisz dla siebie, to twoja energia, motywacja będzie lecieć w dół, twoje poczucie radości z życia będzie lecieć w dół, a również ludzie wokół ciebie zaczną się odwracać i będą tylko z tobą dla pieniędzy albo dlatego, że muszą, ale nie będą przy tobie czuli się dobrze. Dlatego zadanie dla ciebie polega na tym, lub dla kogoś wokół ciebie, kto tego nie umie, aby zastanowić się, jak mądrze, prawdziwie, szczerze doceniać tak, żeby to było spójne z tobą. Bo jeśli tego nie zrobisz, to niestety, ale ludzie będą się od ciebie oddalać, jeśli już nawet teraz tak nie jest. Zasłyszane w głowie menadżera. Jak zawsze pół żartem, pół serio, zawsze prawdziwie. Nazywam się Adam Dąbowski, jestem doradcą, psychologiem biznesu. Pomagam ludziom w zmianie, w zarządzaniu, w lepszej komunikacji. Mam nadzieję, że ta krótka wskazówka ci pomoże. Do zobaczenia, do usłyszenia.